Profesora Stanisława Mazura, dla mnie po prostu Staszka, znam od ćwierćwiecza. Och, można powiedzieć, że zjedliśmy beczkę soli, a właściwie zrealizowaliśmy beczkę projektów razem, począwszy od pierwszego naszego wspólnego przedsięwzięcia, którego Staszek był liderem, a wówczas młody, pierwszy dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, a projekt był poświęcony rozwojowi samorządów polskich. To był program rozwoju instytucjonalnego realizowany pod auspicjami Banku Światowego. Staszek był liderem krajowym tego projektu. A później były jeszcze inne ważne projekty, które już nasze zespoły wspólnie realizowały. Stąd znamy się nie tylko my dwaj, ale nasze ekipy, z którymi pracujemy naukowo nad rozwiązywaniem ważnych problemów naszego kraju. Zawsze doceniałem to, że Staszek potrafi kierować ludźmi nie przez rządzenie nimi, ale przez autentyczne przywództwo, przez liderowanie, przez pokazywanie sensu i celu drogi, którą się podąża. Że potrafi zachęcać i potrafi wspierać, a nie popychać i poszturchiwać. Że ludzie, którzy z nim pracują, pracują z przekonania, pracują dlatego, że rozumieją ideę, o które chodzi, a nie dlatego, że są zmuszani, bądź tylko muszą zarobić parę groszy. Niewielu jest takich przywódców, którzy pozwalają na to, by, jak to powiadał Peter Townsend w książce mojej młodości, Jak zdobyć szklaną górę organizacji, najlepszy szef to taki, którego ludzie po wykonaniu zadania mówią, zrobiliśmy to sami. Staszek pozwala zrobić ludziom samodzielnie to, czego od nich oczekuje i dać im poczucie sukcesu. Wielokrotnie rozmawialiśmy ze sobą o Uniwersytecie Ekonomicznym. To jest uczelnia, która wypełniła moją młodość. To były moje pierwsze studia. Tutaj zrobiłem moje pierwsze magisterium. Tu działałem w NZS-ie. Byłem z rekomendacji NZS-u wybrany do Senatu jako przedstawiciel studentów na kilka miesięcy, tylko przed stanem wojennym w 1981 roku, a później na kadencję samorządową, jak po zawieszeniu stanu wojennego, wykorzystując wystrajkowaną ustawę o szkolnictwie wyższym, utworzyliśmy samorząd i wtedy ja zostałem po raz wtóry wybrany jako przedstawiciel studentów w Senacie. W związku z tym znałem i profesurę, znałem bardzo wielu studentów, to było moje środowisko, a do tego przecież zorganizowaliśmy tutaj i Komitet Lokalny AIESEC i Koło Naukowe Teorii Ekonomii, jak nam NZS zawieszono. I życie moje na tej uczelni tętniło. Dlatego zawsze mi na niej bardzo zależało i rozmawialiśmy niejednokrotnie ze Staszkiem, co warto zrobić, by ta uczelnia lśniła blaskiem, by przyciągała najlepszą młodzież, która się tutaj powinna kształcić i by z tego miejsca wychodziły ważne idee, ważne dla polskiej gospodarki i polskiego życia publicznego. Staszek ma pomysły w tym zakresie. On ma nie tylko pomysły. On potrafi je realizować, a potrafi je realizować dlatego, że potrafi skupić wokół siebie ludzi, którzy chcą je wcielać w życie. Bo samodzielnie nie realizuje się żadnych wielkich celów. Trzeba umieć pociągać za sobą ludzi. I on to potrafi. I dlatego uważam, że warto, by to on prowadził Akademię Ekonomiczną, moją, a obecnie Uniwersytet Ekonomiczny, wasz, ale także ciągle mój, do takiej dobrej, rozwojowej przyszłości.